Zabraliśmy się dzisiaj, żeby mówić o człowiekach. My oczywiście mamy o nich naczany na Śląsku i w odniesieniu do Bytomia i do Zabrze, ale może tego akurat teraz nie będę omawiała. Jeżeli chodzi o Szombierki, to jak Państwo wiedzą, no jest to obiekt, który jest dla nas obiektem specjalnego znaczenia. I dla Państwa, i dla władz lokalnych, regionalnych, dla nas również. Jest to pierwszy tego typu obiekt w naszym portfolio. Nie mamy obiektów zabytkowych. Nie mamy też obiektów, w których nie ma produkcji energii i ciepła. Także ta produkcja tutaj została na początku października. No i teraz wyzwanie wielkie dla nas, co z tym obiektem dalej zrobić. My jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, więc absolutnie nie ma mowy o tym, żebyśmy ten obiekt zostawili samemu sobie, czy zbyli go komukolwiek. Zastanawiamy się wspólnie z władzami lokalnymi, z władzami miasta, z władzami regionu, jak zabezpieczyć przyszłość Szombierek, bo nie ukrywam, że tak jak powiedziałam, my reprezentujemy koncern energetyczny, my się głównie specjalizujemy w produkcji energii elektrycznej i ciepła, no i nie specjalizujemy się absolutnie, nie jesteśmy w stanie długoterminowo zapewnić należytej przyszłości tego typu obiektowi, bo obiekt jest imponujący, wszyscy byli pod wrażeniem, którzy tu przyjechali, Szwedzi, Finowie, wszystkim się to bardzo podoba. Stąd też nasze prace zmierzające ku temu, żeby ten obiekt przynajmniej no, w pewnym sensie zmodernizować, czyli może nie zmodernizować, ale zapewnić ciągłość, czyli zmodernizować dach, przystosować ten obiekt do funkcji, jakie mógłby w przyszłości pełnić, jakie pełnił też w przeszłości. Myślę, że warto powiedzieć, iż tutaj podstawową przeszkodą dla kontynuacji tych działań kulturalnych i nie tylko, to są kwestie bezpieczeństwa. Obiekt jest ogromny, tak naprawdę można tutaj przeprowadzać imprezy masowe i od początku zmiany właściciela jednym z takich poważniejszych problemów było przeprowadzenie tych prac, które są niezbędne dla możliwości realizowania tych imprez masowych. No a to są prace adaptacyjne. Początkowo wydawało się, że to może nie będzie aż takie drogie, że zamieści się to, o ile mnie pamięć nie sumą, do 1 000 000 zł. Potem te kwoty nagle okazały się znacznie większe. No też w którymś momencie jest pytanie o to, gdzie są te możliwości firmy, poza sferą swojej podstawowej działalności, finansowania tak dużej przebudowy. W związku z powyższym, no, jest to też w trakcie szukania jakiegoś rozwiązania, które byłoby realne i możliwe. Tak jakby może przedstawiam rzeczy, które firma generalnie mogła przedstawić. Ale ponieważ to trochę trwa, no bo to są kwestie uzgodnień i znalezienia środków finansowych. I szkoda, że ten obiekt no tak stał i nie był wykorzystywany. Myślę, że ta hala, ja tak teraz odpowiadam na Pana pytanie bez przygotowania, ale myślę, że ta hala to jest takie główne miejsce tutaj, które jest najciekawsze. Tam są miejsca, które można by było zwiedzać, ale je trzeba też zabezpieczyć. Więc myślę, że hala to jest pierwsza rzecz i tam jest też ten dach właśnie zabezpieczany. Tam były dziury w dachu i pamiętam, że jak byliśmy tutaj na 90-lecie, prawda, to były takie miejsca, z których ciepło. Także chcemy uniknąć tego, bo to jest niemożliwe, żebyśmy wpuszczali ludzi i prawda, deszcz na głowę. Jeżeli chodzi o przyszłość, wprawdzie nie wiem, dlaczego ja mam odpowiadać, że jestem właścicielem, ale jeżeli ja bardzo chętnie, jak rozumiem, gdyby się tak okazało, że na Śląskie Centrum Nauki będzie budowane w Parku Kultury albo zwycięży jednak koncepcja innej przestrzeni postindustrialnej, prawda, bo nie ukrywam, że rzeczywiście jest jeszcze co najmniej jeden pomysł, to cóż, no, dla mnie to miejsce to jest taki śląski Zollverein. I jak gdyby wydaje się, że powinna ta przestrzeń być wykorzystana dla celów kulturalnych, chociaż nie tylko, jakby te możliwości są ogromne. Nie ukrywam, że ciągle aktualny jest taki projekt, w którym no, ten obiekt może być wykorzystany także komercyjnie.